Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, widzowie, mam świetny plan, ponieważ jak wiecie, jest aktualnie bank, który jest przejęty przez Steve'a. W sumie Steve go zbudował, ale również pracuje tam Bzyku i Yeti i ogólnie jest mega, mega cyrk. A dzisiaj jest idealny dzień na to, żeby zrobić fake sojusz. Ja mam zamiar się pójść i spróbować wkręcić się w jakąś wichtam strukturę, wiecie, dowiedzieć się może czegoś więcej na temat całego tego banku i stać się tam może kimś, kto będzie mógł, wiecie, tam troszkę podejrzeć, troszkę znaleźć jakieś rzeczy i dowiedzieć się, na czym polega cały ten bank i o co w nim tak naprawdę chodzi. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, koniecznie łapka w górę i subskrypcja, ponieważ filmy są tutaj codziennie o godzinie 19:19. Zapraszam również na kanał vlogowy, ponieważ tam filmy się ostatnio pojawił, film w sumie z testowania lifehacków, ale za niedługo się pojawi bardzo fajny film z testowania słodyczy twórców internetowych, a również będzie odcinek z odwiedzania miejsc od A do Z. Więc koniecznie wbijajcie na tamten kanał, tam filmy się będą pojawiać, również shorty, no po prostu zapraszam tam. A teraz lecę oczywiście do tego banku, ponieważ mam nadzieję, że ich tam spotkam i uda mi się jakoś wkręcić w ich strukturę. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Dobra, polecę, widzowie, fajerwerkami, bo będzie szybciej tutaj do tego banku niż na piechotę. Ja jestem troszkę zestresowany, nie wiem, czy oni się w ogóle zorientują, że tutaj jakoś, że tak powiem, chcę lekko nakiełbasić. No ale zobaczymy, może mi się uda tutaj wkręcić. O, są tutaj. Dzień dobry! No my god, Fiodorek przyszedł. Dzień dobry! Witajcie, witaj Steve, co tam u ciebie słychać? Hello, sandwich. No nie wiem, czy widziałeś mój nowy biznes. No właśnie widziałem, ja tu tak mijałem to i mówię, no kurczę, co to jest za cudowny budynek? To jest sandwich, bank. Bank, no bardzo dobrze, że bank, bardzo dobrze, no że bank. No jest bank i budowany moimi rękoma, ale no jak ci się podoba, Stipson? Nie, bardzo fajny bank, całkiem fajnie to wygląda, w szczególności jeżeli jest możliwość tutaj naprawdę, że tak powiem, trzymania swoich pieniędzy, no to już w ogóle, nie? Tak, a sytuacja, dobrze, że to zrobiliście w ogóle, nie? Bo mamy tu złodzieja jakiegoś. Tak, podejrzewaliśmy ciebie, Steve, no ale w sumie skoro ty to, że tak powiem, zapoczątkowałeś, no to może niekoniecznie ty to ukradłeś. No ale że myślę, że w banku będą o wiele bezpieczniejsze pieniądze, nie? No, to w sumie, Szybson, nie wiesz o co chodzi, bo generalnie jest taki problem, mamy na Palionowie, w ogóle po to to powstało, bo Steve wymyślił taki pomysł, żeby bank powstał, bo no na Palionowie jest jakiś złodziejaszka. A to ja wiem, że jest złodziej, tylko, no i właśnie mówię, nie? Że to jest, że to idealny timing, żeby zrobić teraz. Znaczy, ja wiem, co to jest. Ja wiem, kto jest tym złodziejem, ale nie powiem ci, bo nie wiem, czy mogę, ale... czy ufać na tyle. No dobra, ale Steve, ale ty mnie oskarżałeś jeszcze dwa dni temu. A no w sumie, ale już teraz wiem, kto to jest. Wszystko jest już, wszystko wskazuje na jedną osobę. Wszystko jest jasne. Tak? Czyli kto mi podłożył te 400 zielonych? No, jeszcze nie możemy ci powiedzieć, ale najpierw Szybson, w ogóle nie mówmy najpierw o tym, kto to zrobił. Może ci najpierw pokażę, jak to wygląda, bo w sumie ja jestem dumny bardzo, tylko pamiętaj, żeby niczego nie dotykać, nie? No nie, ja oczywiście rączki przy sobie, nie? Tutaj mamy taką małą celę generalnie dla jakichś niegrzecznych ludzi, którzy będą chcieli nam wejść. A co tam jest dalej za tymi drzwiami? A tam z tyłu, nie, tam nieważne, to jakieś tam techniczne, kurde, zmiany. Szkoda gadać. A ta skrzynka tu? A ta skrzynka gdzie? A tutaj były nasze ubrania, nasze garnitury, ale już ich nie ma tutaj w tej skrzynce. Przybranie dla ochroniarzy. Rozumiem. Tutaj mamy tak, to mamy kasę. Sobie, tutaj mieliśmy pracownika, który już tutaj niestety nie pracuje, bo musiałem go wywalić, i był to Bobot. Bobot tu pracował też? Ale czemu go wywaliłeś? Co on takiego? Nie, no po prostu on agresywny był, źle się zachowywał, ale ja myślę, że moglibyśmy dać mu drugą szansę, no jeszcze trzeba zobaczyć. Ja myślę, że nie ma szans, ja myślę, że mogę Bobot czyli... Co? Nie, ale Steve, ty naprawdę Steve, ty jakiś jesteś bardzo negatywnie nastawiony dzisiaj. Bardzo. Ja mówię go usunąć. Ale po co? Fajny mały robocik. Dobra, właśnie, tam. Nie wiem, w każdym razie, tutaj się można właśnie wymieniać, jakbyście chciał jakieś diamenty czy coś na przechowanie. Dobry procent, mamy wszystko elegancko. A, to jest tu procent jednak. A, wiedziałem, że jest skaczek. A jaki procent? Ale nie, no procent taki, że ty będziesz dostawać więcej, nie? Rozumiem, że to jest procent z zyskiem dla mnie, a nie dla was, dobra. Nie wiem, no jak ta staka diamentów, no to po roku będziesz mieć tak staka dwa diamenty, nie? Dobra, a ja mam takie ważne pytanie co do banku, bo wiecie, każdy bank musi mieć jakąś wartość już. Więc moje pytanie, czy ten bank już ma jakieś tutaj, że tak powiem, budżety? No proszę, oczywiście, pytasz, możemy ci pokazać troszkę. Jasne, ale nie za dużo. Ale mam cię na oku. Dobra, a czy tutaj normalnie każdy może wchodzić, czy to jest takie tylko dla... Tak, nie za bardzo. Nie każdy, tylko pracownicy, ale... Ja mam na oku. Dobra, bo co robimy. Dobra, okej, okay. Ja bez agresji. No. Dobra, tutaj są sejfy. Po kolei, ja mogę otwierać, ja mogę otwierać, ja mam klucz. O, dobra, proszę, zapraszam do środka. Okej,
do tego żelazo? No, ale, no dobra, o ty kurde, bo to najbiedniejszy, dobra, chodź. Okej, rozumiem. To najbiedniejszy, teraz ci pokażę najlepszy, to jest ten tutaj. Uwaga, 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 siu! No to już wygląda lepiej, A gdzie są emeraldy? Czy wy macie w ogóle tu emeraldy? Nie, emeraldy to biedactwo. Biedactwo? Emeraldy są useless. Jakby to powiedzieć, wiesz co, no pokazujemy ci tutaj to, co możemy ci pokazać, bo są te rzeczy, no powiem szczerze, których, no, co jest tajemnica, prawda? Tajne przez poufne, nie wszystko jest tutaj dozwolone do oglądania. Ale to nie możemy ci pokazać, bo nie jesteś naszym współpracowniczym. Widzisz te pomniki, jakie piękne. Tak, to są takie jakby villagerzy mali. Tak. Oni, o, to jest tak jakby pokazują siłę właśnie tego banku, jaki on jest potężny, to jakąś wodę wylewają. Aha. To w sumie Steve pomyślał, żeby taki design zrobić, no. Nie, no całkiem ciekawe, to można się popluskać, czekajcie, ja tu no, no, można się, właśnie nie wiem dlaczego w sumie, to chyba trzeba zalepić, ale nie mieliśmy co tutaj zrobić, więc jest tutaj woda. Aha, bo nie mamy litry, dobra, teraz. Czekaj, żadę. Ale nie da się chyba, bo nie masz grzanej popłytki czy czegoś. Ajajaj, no, ciężko. Ciężko, o, teraz tak. Ojejku, teraz... No nie, co jest? No kurde, o! Czekaj, ja cię kręcę, dobra, nie! Dobra, jestem. O, jest! Tutaj, patrz, jak wpływa. Dobra, ale i tak się wstaje szybko. Dobra. No okej, fajnie. A, no, że tak powiem, no bo to jest bank, nie? Czy tutaj wy trzymacie jeszcze jakby też zielone? No, powiem tak, no, Steve musi powiedzieć. Ale nie mamy zielonego, żeby je trzymać, więc no na razie nie. A, ale bo ukradzione jest, czyli nie macie nic tutaj. Jest. Okej, rozumiem, No, rozumiem. Dobra, no w sumie rację. No ja chciałem powiedzieć, że no Steve nam dawał trochę zielonego, nie? Jak dobrze się sprawowaliśmy, więc Steve wydaje mi się, że trochę zielonego ma, ale no faktycznie... No ale mało, to jest bardzo mało, no. Aha, rozumiem. No. Zielone dopiero jak wejdzie jak na jest? Rynek. Skradzione. A, że skradzione, dobra, okej, ja zrozumiałem kradzione. No. A jak ci się podoba tutaj ten pomysł? Całkiem naprawdę sympatyczna głowa, nie będę ukrywał, nie? Złotem, tak przykryty. Generalnie, no wiesz, no trzeba było to tak zrobić, bo nie mieścił się niestety. Troszeczkę Steve, tak przedzieliłem na pół, ale wydaje czyli mi się, po prostu musiałby być... Aha, bo tutaj było niesymetrycznie, a musiałby być symetrycznie i wtedy by pasowało. Tak, dokładnie. Rozumiem, ale to też tak troszkę pokazuje bogactwo, nie? Tego całego... Dokładnie, że tutaj diament, tutaj wszystko, co tutaj się chce, no i po prostu... co, i to jest jakby wszystko w tym banku? Nie ma tu nic więcej? Wiesz co? Jest, no to co, jest no, nie ma nic więcej. To aż, bo to są naprawdę naprawdę kosztowności palionowa, tak naprawdę całe zamknięte w jednym budynku. Wydaje mi się, że jest to dosyć, robi wrażenie. Aha. No tak, no nie ma, z zewnątrz na pewno robi wrażenie, nie? Budynek prezentuje się na pewno Ja mam nadzieję, że się podoba tutaj wszystko. Tak, nie, zdecydowanie mi się podoba. Dobra, słuchajcie panowie, no bo ja taki, wiecie, ja niby mam tam jakiś biznes, ten stragan tam mam i tak dalej, nie? No ale ja to bym tak bym marzy mi się popracować na etacie, nie? Czy tutaj znalazłabyś jakaś robota dla mnie? O, bo wiem, wiecie, pracowanie w instytucji publicznej to jest naprawdę, no, wyróżnienie. Panie Steve, to zależy od tego, czy możemy ci zaufać, a tego właśnie nie wiemy. Ja bym nie... A może jakiś test na zaufanie? My się znamy, tak, właśnie, my się bardzo długo znamy, Szczypson, ale wiesz co, no to jest za mało, ponieważ teraz mamy czasy. Ale to nie radykalne. Musi być jakieś wysokie stanowisko, to takie, wiecie, jakiekolwiek, że miał co robić, nie, że miał w co ręce włożyć. Musimy to przedyskutować. To daj nam, tak nie wiem, no 2 minuty i my zastanowimy się, co z tobą zrobić. Dobra, to sobie pogadajcie. Dobra, widzowie, no tutaj, że tak powiem, jest szansa na wkręcenie się w ten cały cyrk. Oni w ogóle tak bejtują. Oni nie wiedzą o tym, że ja z Pawłem i z Dave'em tutaj byliśmy na Niewidkach i sprawdzaliśmy cały ten bank i my doskonale wiemy, że tam jest masa zielonego. My doskonale wiemy, że oni to ukradli, ale oni jakoś kręcą i nie chcą coś powiedzieć, ale dobra, niech będzie. Szybko, chodź tu. Steve ma ultimatum, Steve chyba... Aha, jest. No ja dobra, jest. No. No, dobra. O co chodzi? Gibson, twoim zadaniem jest przejście się po sejfach i zobaczenie, czy tam jest wszystko czyste, czy sejfy nadają się do przechowywania. Jak to po sejfach? Ale... Nie no, co ty dajesz za zadanie? To nie się umawialiśmy. Nie masz wejść do sejfu, tylko masz ogólnie te pomieszczenie sprawdzić. Aha, czyli po prostu nie dostaję kluczy, tylko po prostu mam za każdym razem zejść tutaj na dół i... Tylko nie idź tam. Po prostu. Nie chcę to zrobić. No po prostu posprzątaj tam, jak będzie brudno czy coś. Aha, w sensie, że mam, dobra, że mam sprawdzić, że wszystko jest gra, taki obchód mam zrobić. Rozumiem. Yes. Dobra, no to robię w takim razie. Dobra, widzowie, taką robotę dostaliśmy, że szok. To jest właśnie to, na co liczyłem. Tu to wygląda podejrzanie, widzicie?
Jakby wydaje mi się, że to właśnie tutaj był ten safe z tym zielonym, ale nie mam pewności. Ale dobra, jesteśmy tutaj w całym tym systemie. Tu jest skrzynka jak 4 zielone. Okej, okay, mi się wydaje, że to może być test na mnie, czy jak ja to zabiorę? Jak tam szybko zrobię? No ja sprawdzam, tu jest jeden ten, tutaj chodźcie. Oj, to tu bo się tu jest skrzynka z zielonymi czterema i ja nie wiem dlaczego to tu stoi, tego no tu dobra, nie było. Dobra, no w sumie to jest bardzo dobre spostrzeżenie, panie Steve, co ty o tym tutaj sądzisz? Skrzynka i 4 zielone w środku były. Skrzynka, 4 zielone. To mi tu nie grało, to tu nie powinno być. Tak, to nie powinno być. No dobrze, no. Powiem tak, no był ten test, został zaliczony na razie. Aha. Ale to jeszcze nie będzie wszystko. To co jeszcze? Możemy dać ci na razie testową robotę na dwa dni. Tak, ale jakbyś chciał dostać dłużej, tam musiałbyś troszkę bardziej takie większe testy zdać. Dokładnie. Bo to jest taki chwilowy. No dobra, ale to co? Tak ufać ci nie mogę po nim. Ja rozumiem, ale ja nie chcę kluczy do sejfów, ja bym chciał tutaj tak pracować, wiecie, żeby po prostu być tutaj w tej strukturze, jakoś zaangażować się. Akurat dochodzimy na przekór oczekiwania użytkowników i mamy tutaj, że tak powiem, stanowisko kasjera. Aha, bo tutaj, bo został zwolniony, czyli mam go zastąpić, tak? Mamy nowe stanowisko, które możesz przejąć. Okej, czyli ja tutaj muszę po prostu być i... Okej, rozumiem. Tak, jakbyś tutaj przyszedł tak władować coś, to ty bierzesz, ale ważna rzecz, żebyś nie wchodził tam na dół do sejfów bez zgody, no bo wiesz, jest jakiś intruz, jakiś złodziej. A mam pytanie. No bo załóżmy, że ktoś przyjdzie tutaj i będzie chciał wypłacić pieniądze. To co wtedy? Jest. No wypłacić to musisz się zapytać Steve'a, bo to tak nie można wypłacać, wiesz? No na razie. Dobra, a jeżeli ktoś wpłaci, to co ja z tym mam zrobić, skoro nie mam też dostępu do sejfu? Już ci mówię, słuchaj, jak wpłacisz, to trzymasz to w swoim ekwipunku i generalnie musi przyjść, albo ja, albo Steve przyjdę, ktoś, kto ma pozwolenie, żebyśmy mogli wejść do sejfu i mówisz, dobra... Albo Yeti, okej. Aha, bo jeszcze tu Yeti jest, no dobra. Tak, dajesz sprawozdanie, kto tutaj, że tak powiem, dał te zielone, ile? Czasowym. I wtedy my mówimy okej, i my wtedy wchodzimy, otwieramy tutaj to przejście i my tam wsadzamy te pieniążki. A czy ja dostanę jakąś książkę, jakiś dziennik taki, na którym będę mógł zapisywać takie rzeczy? No w sumie, Steve, przydałoby się książkę. Yes, of course. Zapisywać. Dobra. Miałeś, super. Okej, no to super, no to będzie tu takie coś zapisywane. Okej, no to super robota, Jezu, mi się tak trafiło. Jest. Dobra. Ustala. Teraz no. Pierwsza. Ja nie mogę, już pieniądze pierwsze zarobione. Na dobry początek dnia. Dziękuję bardzo. Na dobry początek dnia, żeby się dobrze pracowało. Okej, dobra, no to słuchajcie, no to ja w takim razie tutaj, że tak powiem, się rozgoszczę. W sensie, ja od dzisiaj startuję, czy od jutra? Wiesz co, może od jutra byśmy od jutra, go... dzisiaj dobra, jest wolny. Nie, dobra. Jeszcze wolny, ale to ja sobie robotę, cały ten dziennik przygotuję, nazwę sobie go w kowadle, tak, żebym wiedział, że to jest dziennik. Dobra, dziękuję wam. I byś się jakoś ubrał, no bo wypadałbym dużo, żeby... Dobra, to jest jakiś garnitur ogarnę. No. Dobra, no to w takim razie dziękuję wam bardzo za robotę. Kłaniam się nisko, prawda, do zobaczenia jutro. Elo. Trzymaj się. Dobra, widzowie, ale mamy biznes, ja nie mogę. Dobra, dołączyliśmy do struktury w najlepszym stanowisku, jakie mogło być. Mamy dostęp na dół do tych całych sejfów, z tym, że nie mamy kluczy, ale to jest na razie nam niepotrzebne. W każdym razie wiemy, kto będzie przynosił pieniądze i tak dalej. I wydaje mi się, że tutaj można przekminić taki dobry pomysł w ogóle zrobić z jakimś, wiecie, z jakimś takim, nie wiem, żeby jakoś ukraść te zielone czy coś takiego. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, co z tym zrobimy. W każdym razie to nie może tak być, że nasze zielone zostały perfidnie zabrane i schowane w tamtym banku i jeszcze to przed nami ukrywają, że te zielone tam są. Tak być nie może, widzowie. W każdym razie udało nam się, jesteśmy na stanowisku bankiera. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam, elo.